Kiedy wypuściłem pierwszy odcinek o Shopee i w komentarzach zaczęły spływać propozycje tego, co mam zamówić w kolejnej, w dalszej kolejności, to już wiedziałem. Wiedziałem, że bez ściągnięcia całego komputera z tego jakże dynamicznie popularyzującego się agregatora sprzedaży się nie obejdzie. Problem był, a w zasadzie jest taki, że platforma Shopee nadal jest w technicznych powijakach. I mimo, że oferuje, jako portal, bardzo dużo korzyści, to mimo wszystko liczba sprzedających nadal jest dość ograniczona. A co i za tym idzie, liczba komponentów, które można sobie tam właśnie znaleźć, również jest dość mocno uboga. Jednak dosłownie kilka dni temu pojawiło się naprawdę wiele ciekawych ofert, a w związku z tym zagryzłem zęby, zacisnąłem pięści, no i oczywiście rozbiłem świnkę skarbonkę i postanowiłem, że tak, zrobię to. Zamówię cały komputer z Shopee. Oczywiście w częściach. Co jednak bardzo istotne, ten odcinek by się nie wydarzył, gdyby nie jego sponsor, Leti Shops. Tak, wiem, że o Leti słyszał już pewnie każdy, kto ostatniego roku nie spędził pod kamieniem w środku dżungli. Jednak mimo wszystko mogło wam się jeszcze nie obić o uszy, że Leti wypuściło nowy konkurs, w którym do zgarnięcia jest nówka Mercedes GLA 200. Oraz oczywiście wiele innych cennych nagród. Także daj po garach w nowym roku. Ja kiedyś dawałem po garach regularnie, a jak wie każdy muzyk, gra się, ma się. I wy też mieć możecie, a co trzeba zrobić? Wejść na stronkę Leti, jeśli nie macie jeszcze konta, to oczywiście je założyć, a jeśli macie, to zalogować się. Przejść na stronę Allegro, kupić sobie coś fajnego za minimum 40 zł, upewniając się, że cashback jest oczywiście aktywny. Przejść na stronkę konkursową oraz oczywiście odpowiedzieć na pytanie, dlaczego lubisz zakupy na Allegro. I dosłownie tyle, po czym czekać na waszego nowiutkiego merca. A jeśli nie merca, to chociaż gwarantowany cashback. Zawsze coś. Polecam więc się przełamać i zarejestrować, bo przecież oszczędzanie was i tak nic nie kosztuje, a jak doskonale wiemy, żeby wygrać, trzeba grać. Więc powodzenia. Co wybrałem, ile to wszystko kosztowało i na co będziemy mogli potencjalnie liczyć? Na mnie mówią Teku, a wy oglądacie nowe, tanie granie Made in China 2022. Zanim jednak zaczniemy, jedna bardzo ważna sprawa. Wydaje mi się, że to warto poruszyć w tym momencie i właśnie obgadać, żeby nie było wątpliwości co i jak. Mianowicie, króciutko, Shopee to nie jest sklep sam w sobie. Wiele osób pyta w ogóle, czym jest Shopee, jak działa Shopee, więc tylko objaśniam na prędkości, że Shopee jest agregatorem ofert. Jest takim miejscem, gdzie przychodzą kupujący, i sprzedający sprzedają oczywiście swoje towary kupującym, to jest logiczne. Ale Shopee jest w tym wypadku tylko i wyłącznie platformą, na której ci sprzedający się ogłaszają. Oczywiście przez to, że jest platformą, przez to, że jest pośrednikiem, Shopee na siebie bierze bardzo dużo rzeczy, jeżeli chodzi o kwestie ochrony kupujących. Czyli właśnie dzięki temu, że jest Shopee, gdyby jakiś sprzedawca się okazał nieuczciwy, to oni wam zwrócą przykładowo pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi mi głównie o to, że jeżeli ktoś kupi coś z Shopee, to kupuje od konkretnego sprzedającego, a nie od portalu bezpośrednio. To warto podkreślić, to warto mieć na uwadze, żeby nie mylić tego, że Shopee jest na przykład skamerską stronką, z tym, że no nie jest skamerską stronką, tylko jest agregatorem ewentualnie, jeżeli już to skamerskich ofert. To trzeba mieć na uwadze, wydaje mi się, że to warto wytłumaczyć. Tak samo jak Allegro się bardzo mocno odcina właśnie od kwestii tego, że na Allegro nie ma skamu, tylko że skam oferują sprzedający na Allegro, ale to nie jest repozorom to samo. Dobra, a teraz po tym krótkim wstępie przejdźmy już do omówienia tego, co zamówiłem, bo wydaje mi się, że same ciekawe rzeczy i dużo ogólnie naprawdę interesujących komponentów. Od czego więc warto byłoby zacząć? Ano, warto byłoby zacząć oczywiście od procesora, no bo każdy setup zaczyna się w jakimś sensie od mózgu, no a mózgiem oczywiście jest procek i padło na Xeona. Oczywiście chyba to nikogo nie dziwi, że padło na Xeona, natomiast nie na takiego zwykłego Xeona, jak mogłoby się wydawać, bo oczywiście jest to E5-2666V3, ale pewnie wielu z was to nic nie mówi, a nawet mi nie mówiło zbyt dużo, dopóki nie zerknąłem sobie w specyfikację techniczną tego procesora.
procesora. I co się, moi drodzy, okazało? Oczywiście tego CPU nie znajdziemy w bazie Intela, niestety. Intel ma na niego inaczej. Intel go nie uwzględnił w swojej bazie, więc pozostaje się domyślać, że wynika to z tego, iż jest to procesor po prostu OM-owy, który trafiał do jakichś bardzo specyficznych jednostek produkowanych na zamówienie, pewnie przez HP, Dell'a albo jakiegoś tam innego producenta, no nieważne. Najważniejsze jest to, że to jest procesor 10-rdzeniowy, 20-wątkowy i najfajniejsze jest to, że te rdzenie da się podbić do 3,5 GHz, jeżeli oczywiście odblokujemy sobie turbo na wszystkich rdzeniach, czyli 10 rdzeni poganianych zegarem 3,5 GHz, co brzmi już bardzo rozsądnie, jeżeli chodzi o jego cenę, bo to jest około 200 zł. Natomiast to jeszcze nie jest wisienka na torcie. Wisienką na torcie jest to, że ten procesor, mimo iż tego tu nie ma napisanego wprost, posiada dwa kontrolery pamięci i to jest ta informacja, na którą w pewnym sensie nie tyle może wy czekaliście, co ja czekałem, żeby wam powiedzieć, bo chodzi o to, że poza DDR4 jest tu jeszcze kontroler DDR3, a przy obsłudze pamięci ECC to nam daje oczywiście możliwość zrobienia czego? Ano instalacji bardzo dużej ilości, bardzo taniej ilości w zakupie pamięci RAM DDR3 ECC. Więc, moi drodzy, reasumując, za 202 zł i 15 groszy zakupiłem procesor, który no ma właśnie, jak już mówiłem, 10 rdzeni, 20 wątków i da się go sparować z, moi drodzy, płytą główną oczywiście na chipsecie X99 na sokecie LGA2011-3, którą mi się udało znaleźć za całkiem sensowne pieniądze. 485 zł, oczywiście o ile ta płyta do mnie przyjedzie sprawna i w ogóle o ile przyjedzie. Tą płytę można było kupić za około 400 bodajże 20 zł w Polsce od Huanana. Chyba nawet ten sam model, tak mi się wydaje, przynajmniej wyglądają wizualnie identycznie. Więc jeśli to jest ta sama płyta, to serio nie ma się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o jej jakość. Testuję tą płytę już od dłuższego czasu i naprawdę nie mam co do niej żadnych zastrzeżeń, oczywiście w jej cenie, ale najfajniejsze jest to, że ten egzemplarz ma właśnie obsługę DDR3. Fakt ten tylko DDR3, więc nie będzie możliwości tutaj kiedyś w przyszłości upgrade'u, ale dzięki temu, że ma to DDR3, zaoszczędzimy kupę kasy właśnie na pamięci operacyjnej. Ktoś zapyta, a czy jest duża różnica między DDR3 a DDR4? Nie ma, ponieważ jeżeli chodzi o prędkości, które obsługują te płyty, a właściwie nie tyle płyty, co procesory Intel Z, to mielibyście i tak maksymalną obsługę na kontrolerze 2133 MHz dla DDR4, a dla DDR3 to jest 1866, więc to jest bardzo mała różnica, to jest pierwsza sprawa. A druga jest taka, że ogólnie te procki nie są aż tak znowu szczególnie wrażliwe na te prędkości RAMu, więc warto schodzić z timingami, co akurat jest w większości przypadków odblokowane na tych płytach, a nie przejmować się zegarem. Ten zegar to praktycznie w tych oczywiście konkretnych wypadkach, o których mówimy, czyli na chińskich płytach, bardzo mało zmienia. Timingi zmieniają sporo, natomiast zegar akurat nie wnosi zbyt dużo, więc jak już coś warto podkręcać, to właśnie te timingi. No i co tu możemy wyczytać? No jest to oczywiście płyta w formacie ATX-owym, no tu nie ma co, że tak powiem, się wiele rozgadywać, więc jeżeli w tej cenie będzie ona oczywiście działała, będzie wyglądała tak, jak wygląda na zdjęciach, to i tak nie będę miał co do tej płyty zastrzeżeń oczywiście w tej cenie. Jeżeli płyta, jeżeli procek, to przydało się to wszystko jakoś schłodzić, no bo oczywiście pod X99, a właściwie pod LGA2011, te chłodzenia są bardzo specyficzne. Ja zakupiłem w wersji bodajże Dual, z tego co pamiętam, chyba tak, w wersji Dual, za 133 zł takiego LAN, coś tam, CPU radiator, który ma, z tego co widzę, chyba, nie wiem, czy to jest 4 pin, czy chodzi tak, w sensie, że ma no, te 4, wleciało mi teraz słowo z głowy, ma 4 co? Heatpipe, dokładnie. Wygląda bardzo podobnie do Snowmana, który jest bardzo popularnym chłodzeniem na AliExpress, więc stwierdziłem, że skoro możliwe, że to jest nawet i to samo, to po prostu to wezmę, bo ma on bardzo dobre opinie ogólnie i uchodzi za jedno z takich chłodzeń, które cieszy się dosyć dobrą wydajnością. Jasne, że mogłem mieć jakąś tam ferę, jasne, że mogłem tam wziąć coś z naszego lokalnego rynku, ale ma być komputer 100% z Chin, no to musi być, cóż, 100% z Chin. No i w końcu, mówiąc o RAMie, znalazł się 8 giga DDR3 dla serwerów. Dla serwerów, no bo oczywiście Xeony obsługują pamięć serwerową, więc nie powinno być problemu hipotetycznie oczywiście z obsługą tej pamięci. Ta jest akurat bardzo wolna, z tego co pamiętam to jest 1066 MHz, ale jak już mówiłem raz, że będziemy ten zegar mogli podnieść ręcznie, prawdopodobnie przynajmniej, w BIOSie, a z reguły te kostki tak się kręcą całkiem ładnie, a po drugie, nie tyle zegar, co timingi będą tu miały większe znaczenie, a te
powinny być dosyć niskie. Zakupiłem kości dwie, czyli za 160, no właściwie za 170 zł zakupiłem 16 giga, co i tak jest bardzo wysoką kwotą, bo w Polsce można kupić tego typu kostki 8-gigowe nawet za 40 zł, więc przepłaciłem srogo, w Polsce byłoby dużo taniej. No ale skoro komputer, jak już mówiłem, Shopee, no to komputer Shopee. Mamy procka, mamy chłodzenie, mamy płytę, mamy RAM, no to przydałoby się zakupić tego wszystkiego jeszcze dysk. Na Shopee ogólnie jest mega ciężko znaleźć chiński oczywiście jakiś dysk, albo inaczej, nie tyle chiński, co po prostu jakiegoś takiego bardziej egzotycznego producenta. O, a Kingspeka już spotykałem niejednokrotnie na AliExpress, na innych portalach i ja osobiście wybrałem wariant 242 zł 36 groszy za 1 TB, co wydaje mi się ceną bardzo atrakcyjną. Ogólnie, gdyby ten dysk oczywiście działał. Tylko że to jest dysk na SATA, a nie dysk na PCI Express. I to jest główny problem, to jest główny aspekt, który mi trochę spędza sens powiek, w tym sensie, że nie jestem pewien, czy on będzie chciał współpracować z płytą główną. Ale przeszukałem dziesiątki ofert i naprawdę nie mogłem znaleźć niczego oczywiście egzotycznego na Shopee o tej pojemności w rozsądnej cenie. Znajdowałem jakieś tam naprawdę... no ciekawie wyglądające, że tak powiem, z zewnątrz dyski, ale po, nie wiem, 800, 600, 500 zł i stwierdziłem, że to nie ma żadnego absolutnie sensu, więc na próbę wziąłem tego. Niecałe 2,5 stówy za tą pojemność wydaje się być ceną bardzo atrakcyjną. No wiadomo, że jego prędkość nie jest może porywająca, bo to jest na SATA, więc mamy te maksymalnie 550x500, ale ogólnie, co do zasady, dysk powinien ogólnie działać i jeżeli będzie działał, no to przy tej prędkości gry i ogólnie system też powinny działać, Jezus, ja mam z tym mikrofonem, zadowalająco. Pewnie się będziecie śmiać, ale jeżeli chodzi o zasilacz, wybrałem coś totalnie, ale to totalnie dla beki chińskiego. I to nie jest tak, że nawet jakoś ten zasilacz bardzo będę chciał koniecznie na siłę w tym komputerze trzymać. Jego po prostu kupiłem po to, żeby albo się pośmiać, albo się wręcz przeciwnie, zachwycić tym zasilaczem. Ilość wtyczek jest naprawdę bardzo skromna. Z tego, co tutaj wyczytałem, mamy naprawdę tylko i wyłącznie wtyczkę do płyty głównej, do zasilania, do procka. I tutaj nie wiem, jak to rozumieć, ale chyba 2x2. No właśnie nie jestem pewien, czy to chodzi o 4 wtyczki SATA. 2, 4... Nie mam bladego pojęcia. Plus dla interfejsu graficznego 6 plus 2 pin. Mamy też jedną wtyczkę, więc całe szczęście. No i w ogóle też straszna beka, no bo zasilacz ma niby tych watów 650, tak musiałem to wpisać. Ale moc, tu jest napisana, że jego znamionowa to jest 400 watów. I gdzieś tam widziałem jakąś grafikę z tabliczką znamionową tego zasilacza. Nie tutaj, gdzieś tam sobie gdzieś tam indziej wygooglowałem. No i tam faktycznie wychodzi jakaś, nie wiem, chyba 30 parę amperów, co by faktycznie oznaczało lekko ponad, czy nawet tam niecałe 400 watów, którymi on by dysponował, ale że udało mi się dopasować tak kartę graficzną, o której teraz właśnie powiem, do procesora, że tych watów nie powinien ten zestaw właściwie brać więcej niż 400, no to myślę, że ten zasilacz na początek, chociaż w fazie testowej, powinien wystarczyć. Potem, jeżeli ten komputer będzie działał, to pewnie będę go sprzedawał najpewniej już z jakimś porządnym, sensownym, markowym zasilaczem. Jeśli chodzi o budowę, wybrałem tutaj skrzynkę niestety z wysyłką z Polski, ponieważ nie dało się znaleźć niczego z wysyłką z zagranicy. Jeżeli chodzi o poszukiwania obudowy komputerowej, to jest w ogóle katorga na Shopee, bo tych obudów się nie da praktycznie znaleźć. Trzeba wpisywać dokładnie nazwy tych obudów, w sensie Dark Flash, czego ja na początku nie mogłem w ogóle wychwycić, żeby to znaleźć. I w ogóle ta cała Dark Flash to się okazuje po prostu Aigo. W sensie tą markę już miałem w łapach nie raz, nie dwa, bo zamawiałem z AliExpress rzeczy i właśnie marka Aigo ogólnie na mnie zrobiła całkiem okej wrażenie. Natomiast poszukiwania tych obudów to jest dramat. No to ich właśnie musimy jakoś dużo rozwodzić. No waga 5,5 kg świadczy raczej o niezbyt porywającej jakości tegoż urządzenia. Natomiast rozwaliło mnie to, że teoretycznie wysyłka jest do paczkomatu, ale napisałem temu sprzedającemu, żeby się nie wygłupiał, że jak ktoś to niech to wyśle po prostu na mój adres domowy i mam nadzieję, że to do mnie dojdzie. Jeżeli chodzi o samą skrzynkę, jest estetyczna, nie wydaje się być jakaś super ekstra kiczowa. Tych wentylatorów oczywiście nie ma w zestawie. Na pewno ich nie będzie w zestawie. Podejrzewam, że jeżeli cokolwiek będzie, to jakiś jeden wentylator na froncie. No ale umówmy się, że mam taką nadzieję. Ale umówmy się, że jeżeli chodzi o 200 zł i jeżeli się nie rozpadnie w rękach, będzie miała szkło hartowane, no to powiedzmy, że no nie jest to może szczyt techniki, ale niech już w tej cenie generalnie będzie. No i właśnie, moi drodzy, creme de la creme, czyli jaka karta graficzna trafi do tego zestawu. To was może zastanawiać i to was może też poniekąd zaskoczyć. A kartą, moi drodzy, będzie karta wideo oryginalne karty graficzne AMD XFX R7 R9 374 GB, karta graficzna AMD. 653 zł.
Mimo że wczoraj tą kartę kupiłem i zaraz wam to pokażę za 555 zł, czyli stówkę taniej. Miałem nosa, żeby tą kartę zamówić od razu, żeby nie czekać właśnie do teraz z nagrywaniem odcinka i od razu kupowaniem jakby post factum, bo wiedziałem, że ta cena jest naprawdę bardzo dobra. Jeżeli oczywiście karta jest legitna, to jest osobna sprawa. Natomiast co to jest za sklep? Nie mam bladego pojęcia. Jest niby 60 ocen, wskaźnik odpowiedzi 2%, odpowiedzi kilka godzin, obserwujący 14, dołączył 5 miesięcy temu. No ogólnie wygląda to mega beznadziejnie, nie ma żadnych prawdziwych zdjęć tego produktu. Jest te kilka oczywiście fotek, które gdzieś tam wskazują na to, że no jakieś tam poglądowe coś tam możemy stwierdzić, ale generalnie niewiele więcej. Nie podoba mi się fakt, że tutaj ta częstotliwość jest bardzo niska względem ogólnie tego, co oferowały te R7. Tam znamionowo było troszkę więcej, w okolicy ogólnie 900, nawet 1 GHz tego taktowania. No ale mówię, okej, dobra, może to są jakieś faktycznie basic OM modele, więc być może ten zegar jest faktycznie taki niski, chociaż wydaje mi się, że tutaj jest jakiś szwindel generalnie. Ale mówię, okej, zamówiłem, wydałem pieniądze, coś mam nadzieję, że do mnie przyjedzie. To jak w tym momencie widzicie, cena mogła ulec zmianie z powodu przekroczenia limitu zakupów. Nie wiem, czy to jest właśnie informacja dla mnie, czy to jest informacja jakaś taka ogólna. Jak kupiłem jedną sztukę, pokazuje, że zero jest sprzedanych. No ale wczoraj było za 555, a dzisiaj jest za 653. Więc ewidentnie ktoś stwierdził, że chyba jednak zbyt tanio wystawili te karty. Chociaż moim zdaniem i tak 6,5 stówy to nadal, gdyby te karty były oczywiście legitne, jest cena w miarę okej, bo sprawdzałem, po ile te karty chodzą na Allegro naszym polskim. I żeby było zabawniej, w Polsce, to jest jakaś tam przykładowa oczywiście aukcja, możemy te karty znaleźć, nawet wam cofnę w sumie, żeby wam pokazać, o właśnie. W Polsce tych kart raz, że praktycznie nie ma, a jeżeli już są, to jak widzicie, najtańsza oferta to jest 600 zł, później 729 zł i na samym końcu jeszcze w ogóle jest 1000 zł za wersję 4-gigową. A to, w sensie to, są właśnie teoretycznie wersje 4-gigowe, więc w dalszym ciągu, gdyby to była legit oferta, to 6,5 stówki, moim zdaniem za taką kartę, to nie jest zły pieniądz. Tym bardziej, że sobie sprawdziłem, co te karty potrafią, tak przynajmniej hipotetycznie jeszcze w grach. No i się okazuje, że coś tam na tych kartach da się pograć. To jest karta już 7-letnia, 2015 rocznik teoretycznie miała premierę, no ale umówmy się, że wiele osób gra jeszcze w te gry, które też wychodziły premierowo, 2K16, 2K17, 2K18, mówię o tych starszych Battlefieldach, starszych kodach, starszych, nie wiem, CS-ach, Fortnite'ach i tak dalej. A te wszystkie gry oczywiście silnikowo przynajmniej, no przez tą kartę były dosyć dobrze wspierane w swoim czasie, więc powinno być git. No i teraz, moi drodzy, jeszcze cały koszyk. A jeśli o cały koszyk chodzi, no więc to jest ciekawa sprawa, bo zapisał mi się koszyk chyba jeszcze, tak dokładnie, ze starą ceną i jak widzicie jest to 555,17. Ja za tą kartę graficzną tyle dałem i jestem mega ciekawy, co by się wydarzyło, gdybym teraz tą kartę kupił jeszcze raz, mając ją w koszyku w tej cenie. Czy ta cena by się właśnie zmieniła na tą wyższą, czy zostałaby w tej starej, bo przyznam, że serio mnie kusi kupić tych kart więcej, bo to są naprawdę dobre pieniądze. No oczywiście, gdyby się okazało, że te karty będą działać. Niemniej, moi drodzy, 2178 zł i 34 grosze. 8 produktów, kompletny, hipotetycznie działający komputer z procesorem 10-rdzeniowym, 20-wątkowym, 16 giga RAM-u, co jest moim zdaniem bardzo istotne, i 1-terabajtowym SSD-kiem. W hipotetycznie schludnej obudowie, no może nie z jakimś tam cudownym zasilaczem, ale hipotetycznie działającym zasilaczem, no i płytą główną, na którą też hipotetycznie, ale możemy włożyć nawet procesory w przyszłości 12-rdzeniowe. No i chłodzenie, które też to powinno przy okazji pociągnąć. Jak dla mnie 2200 zł za tego typu secik to jest prawie jak za darmo, a to jeszcze nie jest najlepsza rzecz, bo moi drodzy, najlepszą rzeczą jest to, że teraz tego nie widzicie, bo to jest schowane tutaj niestety po lewej, ale wam pokażę w inny sposób. O, klikam teraz magiczny guzik i co się wydarzy? Cashback 7,8% na Shopee aktywowany przez Letyshops. I dzięki temu bardzo łatwo możemy policzyć, że mając te produkty kupione za 2078 zł, jeżeli to pomnożymy sobie razy 7,8%, to wyjdzie nam zniżka w wysokości, a właściwie cashback w wysokości 169 zł i 80, no prawie 9 groszy. Zaokrąglając, 170 zł rabatu. Moi drodzy, to oznacza, że ten zestaw, jeżeli tylko mi przyjdzie cashback, no a zawsze przychodzi, więc to nie mam jakichś większych wątpliwości, co się wydarzy,
będzie nas kosztował, czy będzie mnie kosztował, 2000 zł równo. I powiem wam, że w chwili obecnej, kiedy jakby jeszcze jestem na etapie oczekiwania na te produkty, kiedy jeszcze nie wiem, co do mnie przyjdzie i czy w ogóle przyjdzie, no to jestem mega podekscytowany, bo 2000 zł za taki komputer to jest naprawdę mega turbo niska cena, a gdybyśmy olali tą obudowę właśnie z Shopee, olali ten RAM z Shopee, nawet ten dysk poniekąd w sumie olali, to możemy spokojnie w Polsce, wybierając tańsze odpowiedniki tych komponentów, zmieścić się z zakupem tego kompa z o niebo lepszym zasilaczem za powiedzmy jakieś, myślę, że nawet i 1800-1900 zł. Czyli niecałe dwa koła za kompa, na którym pogracie, podejrzewam, że praktycznie w każdą jedną nową grę. Może nie na, wiadomo, Full HD w 60 klatkach we wszystko, ale na detalach niskich, 720p już absolutnie bez problemu. Za mniej niż 2000 zł, podkreślam. W 2022 roku, gdzie ceny kart i w ogóle wiadomo jakie są, a są chore. Mi zatem nie pozostaje nic innego jak czekać na zamówione części, no a później oczywiście przetestować tego potwora. Jestem mega ciekawy, co z tego wyjdzie. Pamiętajcie o konkursie od Leti Shops, on się wkrótce kończy, bo wraz z końcem tego miesiąca, także nie ma na co czekać. No i oczywiście o tym, żeby ogólnie sobie założyć cashback na Leti, bo nawet już pamiętając sam konkurs, serio, tak jak sami widzieliście, opłaca się korzystać z tej formy cashbacku, tym bardziej, że przypominam, kasę dostajecie w formie no przelewu, tak, wypłaty na wasze konto PayPal, czy tam konto bankowe, a nie żadne vouchery, bony i inne tam duperele, więc serio, kaska do was wraca, więc no, czemu by nie skorzystać. Tyle ode mnie, nie przeciągam, dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Na razie.